Siemanko, siemanko moi kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będzie wszystko i nic, to znaczy będę starać się zrobić jak najwięcej rzeczy przed wyjazdem do Polski, czyli zamierzam coś w ogrodzie zrobić, coś tam w domu ogarnąć, pralka już się pierze, ziemniaki na sałatkę warzywną się gotują, więc będę ją również robiła, tak żeby zostawić coś tam małego dla pana męża, no i wezmę chyba sobie troszkę na podróż, na ten pierwszy taki wiecie głód, chyba że nie będę brała, zjem przed wyjazdem, jeszcze się zastanowię. Jest jeszcze wczesna godzina, chciałam wziąć, najpierw skosić trawnik od strony ulicy, ale jeszcze jest mokra trawa, więc muszę się wstrzymać, prawdopodobnie chyba poczekam aż do samego wieczora. A teraz, no cóż, nic innego mi nie zostaje, tylko zapraszam do oglądania. A ja dzisiaj koszulka pana męża, a co tam luźne, żeby wygodnie mi było, leginsiki, więc zabieram się do roboty. Dobrze, ogarnęłam co miałam ogarnąć. Zobaczcie, po wywaleniu tego zielska jednak znalazł się mały listeczek, więc znowu nadzieja jest, że coś wyjdzie. Jeszcze posypię tym granulkami od ślimaków, bo jak nie daj Bóg przyjdą deszcze, to pan mąż nie będzie o tym myślał. Miętkę ścięłam. A tak tutaj się prezentuje ta moja skrzynka. Jednak wywaliłam wywaliłam rzodkiewkę, bo stwierdziłam, że ona i tak nie zdąży urosnąć. A jak mnie nie będzie, to i tak nikt nie będzie tutaj zaglądał. Te nieszczęsne ogórki jeszcze zostawiłam. Poczekam jeszcze jeden dzień i przed samym wyjazdem go skonsumuję, bo on i tak należy do tych, wiecie, malutkich, więc będzie taki smaczek do śniadanka. Zobaczcie, co wymyśliłam. Ta pietrucha mi się strasznie tutaj kładła, więc znalazłam te plastikowe, jak ja to mówię, patyki od pomidorów i szczepiłam trytytkami. Nie wiecie i nie chcecie wiedzieć, jak długo szukałam tego w tym burdelu pana męża, czyli w garażu. Ale znalazłam, nie poddałam się, ale słowa leciały takie, że klękajcie narody. Dobrze, że sąsiedzi nie znają polskiego, bo by się przeżegnali. No i wymyśliłam, że tak tutaj gwoździkami wbiję, oprę te patyki, żeby ta pietrucha mi się nie kładła, bo jest niebotycznie wysoka. A przykrywała mi tutaj szczypioreczek, taką kępkę kupiłam piękną i tu szczypiorek, zobaczcie, też sama wysiałam, ale ta pietrucha wszystko przygłuszyła. Może jeszcze, wiecie, zrobię tak, że przed samym wyjazdem zetnę to trochę, żeby to odbiło. No mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie, nie wiem. Tu jedna papryka też została przygłuszona. Podejrzewam, że to najmocniejsza, czyli jaka była, ale nie chcę kłamać, bo zapomniałam, która jaka. Dziś chyba zapisałam sobie na kartce, w którym miejscu, którą sadziłam, no ale okaże się później w praniu. Dobra, na ten moment kończę, idę
do domu coś porobić, bo akurat słońce tak tu pali. Ostatnim grillem myślę, że w tym sezonie, a jakby nie było, na pewno w sierpniu i przed moim wyjazdem. Jak widzieliście, na przebitkach robiłam sałatkę warzywną. Tu właśnie przełożyłam do drugiej miseczki, bo przyznałam się szczerze, 1/4 tej sałatki jest już zjedzona. Ja przy próbowaniu, czy wszystko jest ok, czy soli, pieprzu nie zabrakło. No a pan mąż mówi, no on też będzie próbował, bo on ma lepszy smak. No i tak suma summarum, troszkę jej ubyło, ale to nic, ja zaraz zamknę, schowam do lodówki i niech tam sobie czeka, bo wyjdzie na to, że zamiast, słuchajcie, zjeść coś na grillu, to się najemy samą sałatką warzywną. Słyszałam hałas, nie wiedziałam co się dzieje, przychodzę na górę, rozglądam się, nic nie widzę, a tu proszę. Juka spadła mi z tej szafki i się połamała. Tak podejrzewałam już w ubiegłym tygodniu, że jakoś przychyla i coś się z nią wydarzy, no i się wydarzyło. Czyli nie miała baba roboty, musi się wziąć za to. Słuchajcie, ja muszę jechać szybko na zakupy. Przypomniało mi się, że przecież ja jutro wyjeżdżam, a ja się za jakieś tam robótki w ogrodzie wzięłam. Zamiast ogarnąć coś do przekąszenia na podróż, więc tylko się przebrałam, ogarnęłam trochę twarz. No i trudno, z tłustymi włosami trzeba będzie jechać, no ale to nic, założyłam okulary i będę udawać, że nikt mnie nie widzi, że jestem niewidzialna. Dobra. Naprawdę, co mi strzeliło do głowy, żeby dzisiaj wziąć się za takie roboty, to nie wiem. W każdym razie muszę to ogarnąć. Boże, jakbym musiała jutro z rana jeszcze jechać na zakupy, to bym się chyba wściekła. Dobra, widzimy się później. Słuchajcie, w Kiku już jest jesień, zobaczymy co tu mają. O Jezu, jeszcze upały są, a tutaj już można jesienne rzeczy kupić. No z jednej strony dobrze, można się zastanowić, co by się przydało, co by się nie przydało. No ale z drugiej strony troszkę przesadzają, jak uważacie. O Jezus. A ja tylko tak wpadłam sprawdzić, co tu jest nowego, czy coś się ciekawego pokazało. Szukam w dalszym ciągu sztucznej roślinki do mojej łazienki, bo tam no niestety małe okienko jest, a jesienią, zimą jest długo, no po prostu ciemno. I żywe roślinki, no niestety, ale mi zdychają. Przy okazji zobaczymy, co tu jeszcze jest. Coś w tym stylu, jak ja mam z temu. O, matuchno. Boże, nawet choinki już są, no wiecie co, to już jest niestety przejęcie, jak uważacie? To mi się podoba, ale to już takie troszkę moim zdaniem oklepane, już widziałam wcześniej w innych sklepach.
O Jezus. No i mój ulubiony dział. Oczywiście świeczuszki. Dobra. Lecę do kasy. Wzięłam tylko, jak to mówią, wzięłam sobie poduszkę na podróż do Polski. Bo moja to już taka sfatygowana, to znaczy nie to, że sfatygowana, ten kolor materiału jest już taki wyblaknięty. I wzięłam sobie nową. Was troszkę przybyło.